Cześć, witam was w piątym odcinku ciekawostek z najnowszej części Dying Light i dzisiaj zaczynam od tego, że w prologu możemy dostać się na teren pewnej anteny i gdy tam będziemy, nasz bohater to ciekawie skomentuje. No, przynajmniej nie musiałem włazić na antenę. Jest to oczywiście nawiązanie do misji z pierwszej części, w której musieliśmy wejść na taki obiekt. W pobliżu bazaru doszukamy się zdjęć zaginionych osób, które przedstawiają postaci z pierwszej części. Co tak stoisz jak słup soli? Na tym dźwigu, do którego najłatwiej dostać się z dachu budynku telewizyjnego, znajdziemy fajne wydarzenie związane z lataniem na miotle. Teraz musimy kilka razy przez dość długi czas trzymać przycisk. Zadanie to nawiązuje swoim opisem do Szybkich i Wściekłych oraz do Harry'ego Pottera. Co ciekawe, jeżeli wyjdziemy z gry podczas wydarzenia i wrócimy, to zachowamy miotłę, dzięki czemu cały czas podczas normalnej gry będziemy mogli jej używać. Zużywa ona wytrzymałość, ale nawet gdy spadniemy, to nie zginiemy, więc jest to bardzo duże ułatwienie do gry. W tym miejscu pojawi się misja poboczna, o ile ukończymy dwa obiekty, które wam teraz pokazuję i gdy podejdziemy do tego zadania, ale go nie aktywujemy, to usłyszymy nawiązanie do najbardziej słynnego cytatu Wasa z Far Cry 3 dotyczącego definicji szaleństwa. Ciemność i ignorancja nie mogą rządzić. Ignorancja sprawia, że powtarzamy na okrągło te same błędy. To definicja szaleństwa. Nie trzeba mieć Irokeza, żeby o tym wiedzieć. Podczas misji Nowy Dom spotkamy dwie postaci, które od tyłu nazywają się tak samo jak znani bohaterowie pierwszej części. Ej, ty! Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa! Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy! A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania. W sobotę o 10:00 pojawi się jeszcze odcinek z nawiązaniami do Polski z Dying Light 2, a na dzisiaj to już wszystko, cześć. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Thank you.